No siemano, z tej strony Jakub, a tutaj kolejny odcineczek. Sami widzicie dobrze czego i pora rozpocząć drugą. Jakie to słowo użyć? Nie inspekcję. No wiecie, będziemy sprawdzać drugie zwłoki. Zabrakło sekcja. O, będą teraz druga sekcja zwłok. I teraz pytanie brzmi, do kogo one należą? Czy do którejś z zaproszonych gości? Czy może jest jakiś to inny nieszczęśnik? I przy okazji dowiedzieliśmy się po wyznaniu Akiry, że ta wyspa, czyli ta Shironagasu wyspa, służyła jako przyczółek dla handlu no no po prostu służyła do prostytucji i ogólnie oczywiście nieletniej, bo wiadomo, nie? Jak będzie z wyrolem, to po całości. I teraz dobra. Teraz dobra. Taki trochę chaotyczny wstęp, ale trochę musicie mi wybaczyć, ponieważ wróciłem później o godzinę do domu, bo musiałem parę rzeczy pozałatwiać. Tak naprawdę dwie. I to nawet sprawnie poszło, ale przez to, że wróciłem późno. I po zjadłem obiad, to zrobiła się tam godzina 16. Tam chyba 20. Mówię, dobra, to za 40 minut sobie pooglądam i tam coś tam zrobię. To tam po 17 już zacznę, nie wiem, na przykład chcę pójdę ćwiczyć czy coś. No, otworzyłem oko i się okazało, że jest 19, czyli po prostu po zjedzeniu padłem jak kamień i zasnąłem. No dobra. No i przy okazji zapomniałem. Może nie zapomniałem. Przez to, że usnąłem, to nie zmontowałem diabła i musiałem teraz na szybko montować. I jeszcze teraz, po tym jak go wrzuciłem na YouTube'a, to jeszcze się THD przetwarza, więc miejmy nadzieję, że po nagraniu tego odcinka chociaż będzie wszystko ok. Ale dobra, przechodzimy do meritum. No dobra, czyli mamy riechl przy sobie znowu i pora na kolejną sekcję zwłok. Zacznijmy autopsję. Riech zakłada winylowe rękawiczki i zaczyna badać stan ciała. Tak jeszcze dodam od siebie, że ona, ta Riechl, ta pani doktor, wydaje się bardzo sympatyczną postacią i mam też również malutkie wrażenie, że istnieje szansa, że ona się okaże mimo wszystko personą, która stoi po drugiej stronie barykady. Mam nadzieję, że się mylę, że to przeczucie błędne jest i po prostu jestem zbyt podejrzliwy, ale no wiecie, dobrze by było, gdyby się ona nie okazała złą postacią, bo bardzo ją polubiłem i ogólnie jako charakter. Taka tam zwyczajowa, dobra babka, taki wiecie, w porządku pani doktor, wygląda na to, że ona faktycznie jest doktorem z prawdziwego zdarzenia, że wiecie, powołanie i takie tam kobieta z misją. Ubytki skóry na twarzy, wada obłoczną, wada mięśnia, okrężnego obłoczu, wszystko spowodowane ostrym przedmiotem. Chrząstka nosowa i małżowina ustna również zostały uszkodzone. Widać część kości nosowej. Wiele ran kłutej znajduje się w mięściu okrężnym oka, dziąsłach, zębach, podniebieniu i języka. Widziałem już ten rodzaj ran na twarzach. Podobne rany zadają najemnicy i mafiozo podczas tortur. Wsadzają nóż w usta i grzebią coś przy zębach. Naprawdę nie chciałam o tym wiedzieć, ale możesz mieć rację. Wnioskując po krwawieniu i stanie ran, te cięcia zostały najprawdopodobniej zadane jeszcze kiedy ofiara żyła. Został oskurowany i torturowany żywcem. Nawet ja nie jestem w stanie tego pojąć. Ktoś, kto to zrobił, musiał mieć jakąś silną urazę do tej osoby. Albo był po prostu pierdolonym sadystą. Też jest taka opcja. Rana na języku jest stosunkowo płytka. Zapewne by ofiara się nie udusiła lub nie umarła z powodu zbytniej utraty krwi. Morderca chciał, by cierpiał tak długo, jak to możliwe.
Widziałem już wiele martwych ciał, ale to zdecydowanie jest jednym z najgorszych. Sprawia, że chcę stąd uciec w obrzydzeniu. Więc co o tym myślisz? Wiesz, kto to jest? Jego twarz jest zbyt zdeformowana, by go poznać. Powinniśmy sprawdzić resztę ciała. Dokładnie tak myślałam. Sprawdzę klatkę piersiową. Riech stopniowo odkrywa kołdrę, ujawniając klatkę piersiową i jamę brzustną. Na samym środku tułowia rozciąga się długa, aż do jamy brzustnej rana cięta. Niektóre z narządów są widoczne przez ubytek w jamie brzustnej. Silny zapach z glinizny wypełnia powietrze. Obrzydliwy smród, który wypełnia pokój, zdaje się pochodzić z jamy brzustnej. Mimo, że ubrania zostały poważnie uszkodzone i uprane krwią, wciąż mogę wywnioskować, że kiedyś była to czarna marynarka i biała koszula. Głęboka rana, ciągnąca się od klatki piersiowej do jamy brzusznej. Rana na klatce piersiowej jest dużo głębsza. Wygląda na steronotomię. Są również ślady cięcia na mostku i krząszce żebrowej. Ech, coś nie tak? Brakuje serca. Wygląda na to, że zostało usunięte. Serca? Riech. Z medycznego punktu widzenia, jak ciężko jest usunąć serce z ciała? Szczerze, to byłby kawał ciężkiej roboty. By je usunąć, musisz przeciąć mostek i żebra, albo całkowicie je usunąć, następnie musisz odłączyć wszystkie naczynia krwionośne połączone z sercem. Serce jest kluczowym organem, nie może być uszkodzone tak łatwo. Nie wiedziałem tego. Myślałem, że to tylko biologiczna pompa. Następnym razem, gdy będę widział serce, oddam mu należyty szacunek. W każdym razie, skoro usunięcie serca to tak duży problem, wątpię, że to był drobny uraz. Co się stało z tym sercem, również pozostaje zagadką. Jedyną pozostałością w tym pokoju jest ta skóra. Gdzie może być reszta? Może morderca wyrzucił je przez okno? To możliwe, ale dlaczego osoba chciała to wyrzucić w pierwszym miejscu? Może to jest psychol? Kto wie, co sobie myślał? He? Co znajduje się w klatce... Coś znajduje się w klatce piersiowej. Riech odwraca wzrok i wkłada rękę do środka klatki piersiowej. Wyjmuje z niej kartkę. Dan Raymond? Nie pierdolcie, że to jest ten Raymond. Co? To jest właściciel wyspy? Znalazłam jakąś kartkę. Kartę w miejscu, gdzie kiedyś było serce. Riech wręcza mi kartę, a ja umieszczam ją w plastikowej torebce. Ponieważ karta cała pokryta jest we krwi, ciężko cokolwiek z niej odczytać. Wycieram kartę i jest na niej napisane Dan Raymond. Tak jak myślałem, ciało należy do Sir Raymonda. Budową przypomina tego z obrazu powieszonego na wejściu. Nie mamy 100% pewności, ale prawdopodobnie to on. Może zabójca chciał, żebyśmy wiedzieli, kto umarł. A może to pułapka? Na karcie napisane jest również prywatny klucz. Czy to może być klucz do mieszkania Sir Raymonda? Nie mogę wierzyć, że Sir Raymond również został zamordowany. Czy to oznacza, że zabójca nie jest ktoś ze służby? Jest za wcześnie, by to powiedzieć. Riech, jaki jest przybliżony czas zgonu? Spójrzmy, daj mi chwilę, sprawdzę temperaturę odbytniczą. Powinno być gotowe za minutę. Po chwili Riech usuwa termometr z ciała. Temperatura odbytnica może być zestawiona za pomocą funkcji sigmoidalnej, która z czasem zrównuje się z temperaturą pokoju. Bazując na odczytach, mogę powiedzieć, że umarł w przeciągu ostatnich 12 godzin. Z powodu otwarcia jamy brzusznej mogą pojawić się pewne odchylenia. 12 godzin temu. Mamy teraz 14, więc zmarł około 2 w nocy. 2 rano. No wiecie, to wiecie o jaką godzinę chodzi. Więc ktoś zaprosił go do twojego pokoju około tej godziny. Może i wcześniej. Pamiętam, że słyszałem dziwne zawodzenie zaraz po przybyciu na miejsce. Czy mógł być to Sir Raymond? Być może ktoś go porwał zaraz po naszym przybyciu na wyspę. Nawet jeśli zostawienie ciała w tym miejscu tak po prostu było bardzo odważne. Może zabójca miał czas tylko na porwanie. Tortury i morderstwa miały miejsce dużo później. Ale to oznacza, że każdy mógł być zabójcą, nawet goście. Aczkolwiek Raymond wiedział, że pośród nas był zdrajca. Nie wydaje mi się, że dałoby się zabić tak łatwo. Hej, Ikeda!
To wszystko, co mogę ci powiedzieć na temat tego ciała. Jeśli nie masz nic przeciwko, chciałabym już iść. Tak, dziękuję. Naprawdę mi pomogłeś. Aczkolwiek, to oznacza, że nasza sytuacja się pogorszyła. Myślę, że powinniśmy powiadomić o tym wszystkich. I musimy zdecydować, co zrobić ze służbą. Nagle ktoś otwiera drzwi do pokoju. Co? Vincent? Co? I Vincent w milczeniu podchodzi i spogląda na ciało. Jedna jego brew delikatnie drży. Bez słowa Vincent wychodzi z pokoju. To mnie przeraziło. Tak po prostu wszedł do pokoju i było w nim coś dziwnego. Nic nawet nie powiedział, kiedy zobaczył ciało. To zdecydowanie dziwne. Nie wyglądał na zaskoczonego, kiedy zobaczył ciało Raymonda. Mam co do tego złe przeczucia. Również, w takim razie chodźmy już stąd. Inaczej całkowicie przesiąkniemy tym smrodem. Masz rację. Na razie zamknę pokój. Jestem zaintrygowany Vincentem, ale na razie wszyscy powinniśmy zostać w naszych pokojach. Riech, mam prośbę. Czy możesz wszystkich o tym powiadomić? Ech, tak. W porządku. I będzie bezpiecznie, jeśli skontaktujesz się z nimi przez telefon. Wciąż nie znamy tożsamości zabójcy. Tam może być ktoś z przybyłych gości. Nie podoba mi się to ani trochę. W porządku. Będę na siebie uważać. Zadzwonię później. Trzymaj się. Do zobaczenia później. Chyba też powinienem już wrócić do swojego pokoju. Cholera. Dałem swój klucz Neneko. Brak odpowiedzi. Zgaduję, że Neneko nie ma w moim pokoju. Może poszła do Akiry? Ślak by to. Po prostu użyję wytrychu. Dlaczego światła są włączone? Co to za dźwięk? Przy sobie zgłośnie. Walizka, nie? Łóżko też normalnie. No też ich też, to też nie. Telefon? Nie będę tego czytał. Poduszka? Obraz? Skąd pochodzi ten dźwięk? Lustro? Nie, no to jest głupie, ale... Dźwięk zdaje się pochodzić z mojej łazienki. Pokój nie wygląda na zdewastowany, ale na podłodze są dziwne odciski stóp. Cholera, niedobrze. Czy zabójca Raymonda ukrywa się teraz w moim pokoju? Mam złe przeczucia. Trzymając broń, otwieram drzwi do łazienki. Źródło dźwięku na pewno jest w tym pomieszczeniu. Brzmi jak prysznic odbijający się od ścian łazienki. Mam co do tego złe przeczucie. Powinienem się rozejrzeć. Wygląda na to, że dźwięk roznosi się echem po łazience. Nie widzę nic przez całą tą parę. Czyżby ktoś brał prysznic bez mojej zgody? Neneko nienawidzi kąpieli, więc to nie ona. Poza tym nie wyobrażam sobie, że po tym wszystkim, co się stało, taki tchórz jak ona odważyłaby się brać kąpiel w samotności. Nie słyszę żadnych głosów. To oznacza, że ktoś planuje coś więcej niż tylko kąpiel. Coś tu nie pasuje. Powinienem sprawdzić otoczenie. Co z umywalką? Jest na niej parę kropelek wody. Co oznacza, że była niedawno używana. Pytanie brzmi przez kogo? Mam co do tego złe, bardzo złe przeczucia. Ktoś może być w środku? Kosz na ubrania. Chciałbym móc zajrzeć do środka, ale jest zbyt blisko prysznica. Ktoś może zauważyć moją sylwetkę przez szkło. Powinienem najpierw sprawdzić prysznic. Cholera, chyba nie mam innego wyjścia, jak tylko tworzyć drzwi prysznicowe. Aczkolwiek drzwi są zrobione ze szkła i są naprawdę ciężkie. Ktokolwiek czai się w środku, może zaatakować, gdy tylko zobaczy otwarte drzwi. Muszę je otworzyć je powoli i ostrożnie, żeby mnie nie zobaczył. Delikatnie popycham klamkę. I kogo obstawiacie? Że kto tu jest? Neneko się kąpi? A może Akira? Obydwie! Obydwie! Co do? Neneko i Akira biorą wspólną kąpiel. Ale depresyjną twarz ma Akira. Znaczy da, Neneko. Ale ona się tylko myje. A, nieważne. Ona wygląda na taką przerażoną. Ale dlaczego w mojej łazience? Czy Akira pomyliła ją z własną? Marnują tyle ciepłej wody. Odkładam swój pistolet w bezpieczne miejsce i zabezpieczam go. Ale teraz jestem w ciężkiej sytuacji. Muszę się stąd wydostać bez bycia zauważonym. Albo sprawy się skomplikują. W każdym razie, kiedy spróbuję zamknąć drzwi, nie chcę drgnąć nawet o milimetr. Dlaczego się zacięły? Chwila, moment. Dlaczego próbuję pchać przesuwane drzwi? Och, jak głupie z mojej strony. A ja bym tak...
wiecie, jakbym się zorientował, że to są one i nic nie grozi, to bym powiedział, tak wiecie, z takim podniesionym głosem, a wy co tu robicie? A nie takie tam pierdolenie się, że ludzie zauważą mnie. No idiota. Mogę je zamknąć, ale to narobi niezłego hałasu. Neneko, wiesz, jest od dłuższej chwili. Dlaczego nic nie mówisz? To nie takie proste. Nie mogę. Nie umiem. Dlaczego nie spróbujesz się trochę zrelaksować? Przecież cię nie zjem. Poza tym, bardzo się trzęsiesz. Mogłabym produkować elektryczność dzięki temu. Hehehe. Biedna Neneko, wygląda na to, że jest w trudnej sytuacji. Nie wiem, jak to do tego doszło, ale Neneko definitywnie nie czerpie z tego przyjemności. Całkiem miło, Gizel nigdy nie chce brać wspólnych kąpieli. Więc cieszę się, że mogę to zrobić z tobą. To zawstydzające, ale chciałem to zrobić od dawna. Od kiedy pamiętam, usunęło mnie w domu, więc nie miałem okazji spotykać się z dziewczynami w moim wieku. Spotykać się z dziewczynami? Twoje włosy są takie ładne, a twoja skóra taka gładka. Będziesz taka urocza, gdy już z tobą skończę. Zrobię z ciebie kobietę. Zrobisz ze mnie kobietę? Dziwnie się zachowuję z Neneko, ale nie przejmuj się, ja nie gryżę. A teraz, nie ruszaj się, albo nie będę mogła wyszorować dokładnie twoich pleców. Hehej, nie dotykaj mnie tam. Nie tam. Czuć, wygląda na to, że nieźle się bawią. Ale powinienem się skupić i znaleźć sposób, jak wydostać się z takiej sytuacji. Powinienem zamknąć drzwi, albo zostawić je w spokoju? Co powinienem zrobić? Nie zamykaj, wycofaj się. I tak, ja mam wrażenie, że nieważne od naszego teraz wyboru, one tak cię nakryją. Więc spróbuj powoli, bez zamykania drzwi. Spróbuję się wycofać, bez zamykania drzwi. Telefon dzwoni w najgorszym możliwym momencie. Czy to Riech? Riech, błagam cię, rozłącz się. Odzwonię. Och, to chyba telefon. He? Ach, cholera, widziały mnie. A, kropeczki. Ty. Podglądać, jak śmiesz biegować, kiedy bierzemy kąpiel. Zboczeniec. To wszystko nieporozumienie. Przyznaję, rzeczywiście poglądałem, ale myślałem, że ktoś tu się włamał. Poza tym, to moja łazienka. Co ty tu w ogóle robisz? Zboczeniec, ma jeszcze czelność mi pyskować? Drzwi na pewno były zamknięte, więc po co dalej próbowałeś się dostać? Włamałeś się? To oczywiste, że chciałeś nas podglądać. Ty obrzydliwa kanalio. Złapany między młotem a kowadłem. Ech, nie patrz na mnie. Nie, zaczekajcie, mylicie się. Dajcie mi się chociaż wytłumaczyć. Gadaj z ręką. Nie chcę słuchać twoich zboczonych wymówek. A teraz wynoś się stąd. Hej, przestańcie chlapać. Au, to wrząca woda. O matko, cóż, chyba jestem temu częściowo winny. Ale nie zamierzałem ich podglądać. Dlaczego nie chcą mi uwierzyć? Cholera. Przecież jesteś kurwa dorosłym facetem. Czy się przyjmujesz zdaniem jakiś tam gówniar? Nie? W każdym razie powinienem się stąd wynosić jak najszybciej. Kto wie, co Akira może mi zrobić, jeśli zostanę tu choćby minutę dłużej. Lepiej zostawię je w spokoju. Dobry Boże, to zdecydowanie nie mój dzień. Do tego jestem cały mokry. Czyżbyś się rozłączyła? Czuć, prawdopodobnie zadzwoni do mnie ponownie. Rierch, to był naprawdę zły moment. Och, telefon dzwoni ponownie. Zgaduję, że skończyła informować pozostałych gości. Rierch, czy to ty? Nie mam zbyt wiele czasu. Będę się sprężać. Głos po drugiej stronie brzmi dziwnie. Jest zbyt zniekształcony, żeby poznać tożsamość rozmówcy. Nie wiem nawet, czy rozmawiam z kobietą, czy z mężczyzną. Kto mówi? Nie ma to znaczenia. Doszły mnie słuchy, że Sir Raymond nie żyje. Bądź ostrożny. Jako zarządca tego ośrodka, Sir Raymond był jedynym, który miał wszystko i wszystkich pod kontrolą. Bez niego ludzie z rezydencji zaczną robić dużo złych rzeczy. Zarządca. Kim jesteś? Jednym z gości, a może kimś ze służby? Mogę ci tylko powiedzieć, że prowadzę śledztwo w sprawie tej wyspy dla pewnej organizacji. To wszystko, co musisz wiedzieć. Teraz zupełnie jak ty, jestem w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Nie mogę już dłużej się ukrywać. Liczę na wymianę informacji, dzięki czemu może uda nam się coś wspólnie zaradzić na tą sytuację. Dlatego kontaktuję się z tobą. Rozumiem, więc jesteś agentem CIA albo coś w tym stylu. To nieporęczne, że nie znam nawet twojego imienia. Kryptonim wystarczy. Jak mam do ciebie się zwracać? Możesz się do mnie zwracać czarodzieje. Czarodzieje? W porządku. Czarodzieje. Mam parę pytań, na które chciałbym poznać odpowiedzi. No to po kolei, nie?
Masz może pomysł, kto zabił Tomasa i Sir Raymonda? Prawdopodobnie jest ta to sama osoba. Zabójca jest ktoś z gości. Służba nie miała z tym nic wspólnego. Jacob powiedział coś podobnego. Skąd to wiesz? Ludzie z tej rezydencji są obserwowani przez różne agencje. Jeśli ktoś okazałby się podejrzany, zareagowaliby natychmiast. Będąc obserwowanym na każdym kroku przez tyle par oczu, nie jest łatwo zrobić cokolwiek. Dlatego też to dużo bardziej prawdopodobne, że zabójcą jest ktoś z gości. Rozumiem. Ale Sir Raymond był niezwykle ostrożnym człowiekiem. A, nie przetłumaczyli tego. Jest wizard zamiast czarodzieje. Wysłał zaproszenia do wielu różnych ludzi, by wybawić zdrajcę. Nie sądzę, że dałoby się zabić tak łatwo. Być może ktoś znalazł sposób, żeby go przechytrzyć. Czy to możliwe, że ktoś ze służby pomagał zabójcy? To możliwe. Sir Raymond stał na drodze tym, którzy chcieli wykorzystać osiągnięcia tej wyspy do swoich własnych celów. Niektórzy z rezydenci mogli w sekrecie współpracować z mordercą ze względu na zbieżność ich interesów. Nawet jeśli, czy to ktoś ze służby wie, kto jest mordercą? Nie mam pewności. Ale teraz, kiedy morderstwo Sir Raymonda zostało odkryte, zabójca jest już bezużyteczny. Jeśli ktoś z rezydencji stał za tym wszystkim, zabójca powinien zostać teraz wyeliminowany, bez wahania. Oczywiście, jeśli zabójca ma jakąś kartę przetargową, to zmienia postać rzeczy. Zabójca był na tyle sprytny, by wyeliminować Sir Raymonda. On albo ona prawdopodobnie ma jakąś kartę przetargową. Nie mam pojęcia jednak, o co może chodzić. To ironiczne, ale zabójca może być teraz naszą jedyną nadzieją. Więc mówisz, że nasze życia są teraz w rękach mordercy? O ironio. Biorąc pod uwagę sposoby, jakie Thomas i Sir Raymond zostali zabici, jestem pewien, że zabójca miał do nich bardzo silny uraz. Co o tym myślisz? Wyspa była nie tylko siedliskiem prostytucji, ale i handlu organami. Ludzie byli używani jako części zamienne, co jest cholernie nieludzkie. Ofiary prawdopodobnie nie przeżyły, ale zabójca mógł być z nimi związany. Albo mało prawdopodobnie, ale zabójca mógł zwariować przez wyrzuty sumienia. Handel narządami to okropne. W każdym razie, takie są moje przypuszczenia na temat zabójcy. Handel narządami i prostytucja są okropne. Okropnie nieludzkie, ale to tylko część prawdziwego sekretu tej wyspy. Oryginalnie ten ośrodek powstał w innym celu. W innym celu? Chciałbym dowiedzieć się więcej o Sir Raymondzie. Jaką rolę pełnił na tej wyspie? Sir Raymond był jednym z milionerów odpowiedzialnych za założenie tej placówki badawczej. Był odpowiedzialny za przebieg projektu. Był również zarządcą, który sprawował jurysdykcję nad samą wyspą. Jurysdykcję nad wyspą? Jest odpowiedzialny za wiele nieludzkich rzeczy, które działo się na tej wyspie. Wszystkie placówki były kontrolowane i zarządzane przez niego. Aczkolwiek to były tylko pozory. Krążą plotki, że niektóre agencje rządowe również były zamieszane w zarządzanie tym miejscem. Agencje rządowe, he? Dlatego Sir Raymond był dla nich ważny. Gdyby dowiedzieli się o jego śmierci, nie milczyliby zbyt długo. Ale nie możemy się z nimi skontaktować, dopóki łódź nie powróci. W rzeczy samej. Tak wygląda nasza obecna sytuacja. Agencjom zajmie trochę czasu zorientowanie się, co tu się wydarzyło. Do tego czasu nie wykonają żadnego ruchu. Czy to oznacza, że dopóki nie odkryjemy tożsamości zabójcy, ma on wolną rękę? W rzeczy samej. Jeśli ktoś z wewnątrz pomaga zabójcy, będziemy w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Musimy mieć się na baczności. Zdrajcy mogą się z nas wyeliminować, żeby ułatwić sobie robotę. Wspaniale! Uważaj na siebie, Ikeda. Sprawy już teraz przybrały nieciekawy obrót. Na temat Sir Raymonda. Niestety to wszystko, co o nim wiem. To, czy jego podwładni byli wobec niego lojalni, martwi mnie najbardziej. To tylko moja intuicja, ale coś mi nie pasuje w Vincencie. Czy to on może pociągać za sznurki za kulis? Jeśli okaże się naszym przeciwnikiem, to będziemy mieli przekichane. Więc, czy teraz mi powiesz, co ma miejsce na wyspie Shironagasu? W porządku. Prostytucja, handel narządami, wszystkie te rzeczy, które miały tu miejsce, były naprawdę przykrą dla czegoś, były naprawdę przykrywką dla czegoś więcej. Prawdziwym celem tej wyspy jest produkcja broni biologicznej. Broń biologiczna na tak odległej wyspie pośród oceanu? Pośrodku oceanu. Wiesz o Guantanamo Bay, czyż nie? Och, oczywiście. To amerykańska baza wojskowa wybudowana w dzierżawie na Kubie. To tajne więzienie CIA, gdzie nie obowiązują żadne międzynarodowe i prawa międzynarodowe i narodowe. Było całkiem sporo zamieszania, gdy odkryto, że więźniowie są tam torturowani. Co z nim?
Do większości rozwiniętych państw przyległa rama humanitarna, której muszą przestrzegać. W rezultacie istnieje wiele ograniczeń co do prowadzenia niektórych badań. Ale czasem naród musi zrobić coś, co wykracza poza te prawa. Guantanamo jest dobrym przykładem. Wiele mniej skrupulatnych państw przeprowadziło wiele inwazji i wyprodukowało wiele broni, bez potrzeby przestrzegania ludzkich wartości. Robią tak, podkupują pozycję państwa ściśle przestrzegających praw człowieka. Wyspa Shirogasu miała służyć właśnie ominięciu tak ograniczających praw. To drugie Guantanamo, założone przez pewne organizacje. Guantanamo, ale z produkcją biologicznej broni. To przeciwko jakimkolwiek prawom ludzkim z ostatnich dekady. Nie do końca. Ta wyspa to zło konieczne, gdyż spełnia potrzeby. Tak przynajmniej to usprawiedliwiają. Rozumiem. Więc nad jakim rodzajem broni biologicznej tu pracowano? Niestety nie udało mi się jeszcze tego odkryć. W każdym razie, projekt wymaga ogromnej ilości ludzkich królików doświadczalnych. Genetyczne modyfikowany wirus, albo genetyczna mutacja ludzkiego ciała. Rozumiem. Cóż, to brzmi jak ciężki do opanowania problem. Więc co chcecie, żebym zrobił? Chcę, żebyś odkrył, jaki rodzaj broni był tu produkowany i jeśli to możliwe, powstrzymał ludzi z rezydencji przed położeniem na niej swoich łapsk. Możliwe, że mówimy tu nawet o broni atomowej podobno do tej z II wojny światowej. Musimy ich powstrzymać za wszelką cenę. Wszystko to jest alarmujące. I chciałeś, żebym zajął się tym absolutnie sam? Zwariowałeś. Jeśli jako pierwsi dostaniemy się do broni, nie będą w stanie nam nic zrobić. Potraktuj to jako polisę na życie. Nagle z telefonu mogę usłyszeć dziwne zakłócenia. Wygląda na to, że czas nam się skończył. Odezwę się wkrótce. Hej, zaczekaj. Cholera, rozłączył się. Chciałbym zapytać jeszcze o parę kwestii, ale cóż, wciąż mam dużo nowych informacji. Jeśli to wszystko prawda, to możemy nie dożyć następnego dnia, jeśli nic tym nie zrobię. Chyba pora przekręcić tempo śledztwa do maksimum. Może uda nam się znaleźć jakieś ukryte urządzenie do komunikacji. Martwi mnie również ta broń biologiczna. Jeśli ludzie z posiadłości planują jej użyć, musimy ich powstrzymać. Ach! Halo? W końcu odebrałeś. Hej, co się dzieje? Wszystko w porządku? Martwiłam się, ponieważ twoja linia była zajęta już od dobrych paru minut. Cześć, Riech. Wszystko jest w należytym porządku. Zero problemów. Skontaktowałeś się z innymi gośćmi? Nie do końca. Nie mogę dodzwonić się do Neko i Akiry. Wiesz może, gdzie one są? Ach, nic im nie jest. Te małe smarkance marnują ciepłą wodę. Ach, zapomnij o tym. Są u mnie w pokoju. O, co za ulga. Chciałbym opowiedzieć Riech o mojej poprzedniej rozmowie, ale to może być zbyt niebezpieczne. Chwilowo zachowam to dla siebie. Powinniśmy się mieć na baczności. Najlepiej, żeby wszyscy zostali w swoich pokojach. I pod żadnym pozorem nie powinniśmy jej już ufać ludziom z rezydencji. Chyba masz rację. Ale jesteśmy uwięzieni na tej odosobnionej wyspie. Wiem, jesteśmy w trudnej sytuacji. Musimy grać z kartami z tego rozdania. Cokolwiek to oznacza. Zadzwonię ponownie, gdy już skończę wszystko ogarniać. Bądź ostrożny. Ty również, Zriech. Ta karta, którą zabójca pozostawił w ciele Raymonda. Czy to jakaś wiadomość, a może pułapka? No dobra, nie zostaje mi nic innego, jak zaakceptować ich zaproszenie. O, wciąż tu jesteś, zboczeńcu. Co to za krwawiona karta? Skąd masz coś takiego? Obrzydliwe. Neneko, Akira, słuchajcie mnie uważnie. Sej Raymond nie żyje. Znaleźliśmy go w jednym z pokoi. Wygląda na to, że był zmarły w okolicach drugiej nad ranem. Ach, Sir Raymond został zamordowany? Ach, wymyślasz sobie teraz różne rzeczy w nadziei, że zapomnimy o wcześniej, ty kanalio. To nie są żarty. Na pierwszym piętrze był jeden pusty pokój. Pokój 105. Znaleźliśmy w nim ciało Raymonda. Sir Raymonda. To prawdopodobnie sprawka mordercy Tomasa. Czyli to jednak było martwe ciało? Cieszę się, że nie musiałam go oglądać. Okazuje się, że nie możemy ufać służbie ani nikomu z posiadłości. Powiada im, co powiedział mi wcześniej czarodzieje. Rozwój broni biologicznej? To pierwszy raz, kiedy o tym słyszę. Ta karta była ukryta w ciele Sir Raymonda. To prawdopodobnie klucz do jego mieszkania. Zamierzam się tam zakraść i przeszukać cały pokój. No naprawdę musi to robić? Poza tym to brzmi jak pułapka. Jeśli nic nie zrobimy, możemy nie dożyć jutra. Muszę iść, nawet jeśli to niebezpieczne. Neneko, Akira, najlepiej jakbyście się trzymały się razem z resztą w jednym miejscu. Jeśli dacie radę, to powinniście zebrać też jakieś zjedzenie. Brzmisz, jakby nie było o co się martwić. Wrócę, miejsce się na baczności.
A, zaczekaj. Neneko wręcza mi urządzenie, które wygląda na telefon komórkowy. Zmodyfikowałam go, żeby można było go używać na tej wyspie. Możesz go używać, by odbierać połączenia i wysyłać wiadomości do mojego osobistego vano. Urządzenie kasuje wiadomości po pewnym czasie, więc możesz wysyłać wszystko. To bardzo pomocne. Na pewno się przyda, Neneko. Ech, chyba poświęcę trochę więcej czasu na analizowanie karty Tomasa. I Ikeda, o, może zapomniałeś, ale jesteśmy partnerami, więc pozwól mi iść z tobą. Neneko, doceniam to, ale powinnaś zostać. Twoją mocną stroną nie jest siła, ale umysł. Zostań i pomóż reszcie jak tylko możliwe. Nie mów do mnie, jakbyś miał zamiar umrzeć. Akira, opiekuj się Neneko. Jasne, nie musisz mi o tym mówić. To, że nas podglądałeś, zapomnijmy o tym, na razie. Uważaj na siebie, Ikeda. Widzimy się później. Ale się kurwa groźnie zrobiło. No dobra, powinienem być gotowy na wszystko. Jeśli nic nie zrobię, Neneko i pozostali będą w niebezpieczeństwie. Tak jak czarodzieje powiedział, muszę przejąć inicjatywę. Niczego nie żałować, nieważne co się stanie. Tak żyłem do tej pory. Wygląda na to, że znowu mam okazję, żeby się wykazać. Teraz albo nigdy! Dobra. Ale tym oczywiście zajmiemy się w następnym odcinku, bo już jest 30 minut ponad. Więc co kryje się za drzwiami prowadzącymi do pokoju Sir Raymonda, który został, jak już wiemy, zamordowany? Czym jest ta broń biologiczna? Czyżby mutacje doprowadziły do stworzenia ludzkich potworów, które przypominają tego tą maszkarę, którą spotkaliśmy wcześniej? Czy może tak naprawdę czarodzieje to wszystko zmyślał i jest to i gra toczy się w ogóle o inną stawkę? Ale tymi zagadnieniami w zagadnieniu zajmiemy się dopiero w następnym odcineczku, bo ten ma już 32 minuty, więc myślę, że już jest wystarczająco długi, więc mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas. Widzimy się w kolejnym epizodzie z mojej seryjki, czyli no, w kolejnym odcinku powrotu na wyspę Shironagasu. Zakręcił się języczek. No dobra, nara.